Cześć kochani, witajcie w Oslo. Przyleciałam dzisiaj bardzo rano, miałam samolot o 7 z Warszawy i przyleciałam dosłownie na 24 godziny. Także zrobimy szybką wycieczkę po Oslo. Nigdy nie byłam w Norwegii, nigdy nie byłam w Oslo. Przyjechałam z lotniska pociągiem i pociąg zatrzymuje się dokładnie na stacji Teatr Narodowy. Znaleźliśmy się teraz w Parku Królewskim. Park powstał w połowie XIX wieku i od razu, co było wtedy rzadkością, jeszcze w XIX wieku, został otwarty dla publiczności. Tak pozostało do tej pory. Mój hotel jest tuż za parkiem, więc zrobimy sobie od razu krótki spacer. Park Królewski otaczają prześliczne pałacyki i wille stare. Słuchajcie, jest tak zimno, że nie wiem, jak ja będę trzymała telefon, bo za każdym razem, jak go wyciągam i zdejmuję rękawiczkę i wyciągam telefon, to po prostu ręce mi cierpną. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Wygląda na to, że jestem na miejscu. Ale super. No, słuchajcie. To jest naprawdę bajkowy domeczek. Ten hotel jest maleńki, butikowy i ma doskonałe recenzje. Dlatego tutaj postanowiłam się zatrzymać. Wnętrza są, a zresztą nie będę opowiadała. Sami zobaczycie, jakie są wnętrza. I tak jak się spodziewałam, kochani, to jest po prostu jakieś bajkowe, magiczne miejsce. Dom jest tak przepiękny, że można po prostu oszaleć. Należał kiedyś do pisarki norweskiej, która już w połowie XIX wieku walczyła o prawa kobiet. Także no, tym bardziej jest to dla mnie ekscytujące, że będę w takim miejscu, które miało takiego lokatora kiedyś i takiego właściciela. Zajrzymy do środka. Jesteśmy w środku, kochani. Dom jest po prostu cudowny. Tutaj w tym domu są tylko pokoje gościnne. Restauracja jest w małym budyneczku obok, tam gdzie są podawane śniadania. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. A ja w zimowym, już bardzo zimowym stroju, bo naprawdę, słuchajcie, jest strasznie zimno tutaj. Będę musiała dokupić skarpetki, bo przyjechałam ze zwykłymi skarpetkami, jednak czuję w butach, że to nie jest to, że trzeba kupić coś cieplejszego. A teraz chodźcie, pokażę wam mój pokój. Oczywiście tutaj nad remontem, jak przerabiali to właściciele na hotel, czuwał nad tym konserwator, więc zachowane jest absolutnie dokładnie te elementy historyczne, które tworzą całą tę atmosferę. Śliczne te lampy są. I mój pokoik. No zobaczcie, jakie cudo. Wchodzi się uroczo przez łazienkę. Łazienka jest w stylu angielskim, czyli do prysznica jest taki parawan. Ładne szkice. Świetne to lustro jest w tej skórzanej oprawie. Tutaj jest garderoba mała. Tam łazienka i moja sypialnia. Po prostu uroczo. Wzięłam jedynkę, bo jak jestem sama, przyleciałam sama, to jest to absolutnie wystarczający pokoik na jedną noc. Także co? Ojej, są świeże kwiaty. Owoce. Zrobię sobie kawę i pędzę do muzeum. Ach, jeszcze zajrzyjmy, co
co jest za oknem. A za oknem piękne budynki Oslo. Słuchajcie, jestem zachwycona. Chyba się powoli zakochuję w tym mieście. Pięknie. O, widzę, że czynne już jest miasteczko bożonarodzeniowe. Diabelski młyn. Drzewka są delikatnie oświetlone. Słuchajcie, jest dopiero 13. Tu się strasznie wcześniej podobno robi ciemno. Więc stwierdziłam, że najpierw pójdę na spacer, a później już jak się przyciemni, to pójdę do muzeum. To budynek parlamentu. I trafiłam na pasaż handlowy, gdzie zamierzam kupić ciepłe skarpetki, bo już po prostu nogi mi odmarzają. Zmiana klimatu w ciągu 2 dni z Los Angeles na Oslo jednak jest bardzo uciążliwa dla osób z niskim ciśnieniem i z wiecznie lodowatymi stopami i rękoma. Powolnym spacerkiem po drodze kupiłam skarpetki ciepłe w H&M-ie, takie wełniane, je założyłam. Teraz mi trochę wystają z butów i pogrubiają kostki, ale przynajmniej jest mi ciepło. Dotarłam do katedry. Naprawdę to centrum Oslo jest po prostu śliczne, architektura jest piękna, bardzo jest spokojnie, aczkolwiek uprzedził mnie menadżer w hotelu, że są tutaj dzielnice, gdzie bywa niebezpiecznie. Na szczęście dokładnie mi na mapie zaznaczył, gdzie mam się nie zapuszczać, a do których miejsc koniecznie brać taksówkę, więc wędruję tylko w obrębie tych ulic, które są bezpieczne. Tutaj przykład sztuki w przestrzeni publicznej, w parku koło portu jest rzeźba Anneke von der Fehr i Tona Gilpinara Be Extended Oslo. Jest to rzeźba, gdzie zaleceniem jest, żeby się na nią wspinać, oglądać, używać i żeby uczestniczyła w życiu mieszkańców. I właśnie taka sztuka najlepiej się sprawdza w przestrzeni miejskiej. Tak, że dzieci od początku mogą obcować ze sztuką poprzez zabawę. Super, Stefana pewno by się chciała na to wspiąć. I mimo, że poruszam się takim niespiesznym spacerkiem, to już dotarłam do portu. Wygląda to bardzo romantycznie przy takiej szarej pogodzie. Ja się strasznie cieszę, że nie pada deszcz, bo słuchajcie, jak sprawdzałam prognozy pogody, to miało lać te 2 dni, kiedy ja jestem w Oslo. Ale na szczęście dzisiaj jest bardzo pochmurno, zimno, ale nie pada deszcz. Słuchajcie, tu jest naprawdę przepięknie. Ja z miast skandynawskich byłam kiedyś w Sztokholmie, ale bardzo krótko. Dość dobrze znam Helsinki, bo spędziliśmy tam kiedyś z Piotrkiem trochę czasu. Jakiś taki weekend fantastyczny. Natomiast no muszę przyznać, że zakochałam się w Oslo. Miasto jest położone nad fiordem. I szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, kiedy przylecę tutaj z Piotrkiem i ze Stefą. Może jak będzie cieplej i z pewnością wtedy chciałabym wziąć jakąś łódź i tutaj po tym fiordzie popływać. A tam, słuchajcie, ten biały dach to już Muzeum Astrów Fearnley, do którego się wybieram, projektu Renzo Piano. Po to przyjechałam do Oslo. A tutaj przed nami ogromny budynek miejskiego ratusza. Te dwie wieże i bryła po środku.
No muszę przyznać, że urzędnicy mają przepiękny widok na fiord. Chce się żyć. O, i tak jak myślałam, są wycieczki, kruzy po fiordzie. Ale nie tym razem. Zostawiam tę przyjemność, jak będę tutaj ze Stefcią i z Piotrkiem. Bo na pewno niebawem do Oslo wrócimy. Ja już po paru godzinach jestem totalnie zakochana. I z tego, co się dowiedziałam i wyczytałam, ten cypel, na który teraz wchodzę, jest teraz bardzo takim miejscem modnym. Tutaj się bywa, tu są bardzo fajne restauracje, centrum handlowe, sklepy. A na końcu tego cypla znajduje się właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, do którego się wybieram. No, trzeba przyznać, że te knajpki ciepło oświetlone w taki dzień wyglądają naprawdę zachęcająco. Świąteczny nastrój nie tylko na ulicach, ale i w porcie. Tutaj bardzo mi się podoba, bo słuchajcie, to jest mieszkaniówka. To są apartamenty, są nad kanałem i apartamenty mają prywatną marinę, czyli tutaj nieduże łódki, nieduże motorówki mogą cumować pod domem. Gdyby jeszcze była lepsza pogoda, to byłabym strasznie zazdrosna, ale ponieważ właśnie zaczął padać deszcz, to wiem, jak ten sezon tutaj prawdopodobnie jest krótki, łódkowy. No dobra, słuchajcie, bo jakoś nie mogę dojść do tego muzeum. Tonę w zachwytach nad architekturą tutaj. A za chwilę będę cała mokra. I kochani, przede mną cel wizyty w Oslo. Po to przyleciałam. Muzeum Astrup Fearnley. Zaprojektowane przez Renzo Piano. Muzeum na końcu cyplu, nad fiordem. Obłędna architektura. Więc tutaj mamy oczy, Louis Bourgeois, totem, Alice Ward Kelly. A tu rzeźba Paula McCarthy, Snow White Cake. Ciasto, tort Królowej Śnieżki. A tu mój ukochany kapur. Okazało się, że część kolekcji stała jest zamknięta, bo są prowadzone jakieś prace. Więc w części budynku, gdzie jest kolekcja stała, jest tylko dostępne jedno piętro. No tutaj chyba nie muszę nikomu przedstawiać, czy jest to są prace. Damien Hirst. I spore zbiory jego zwierząt w formalinie. Tutaj widzę, że są prace Hirsta z Wenecji. Dwa lata temu, z przedostatniego Biennale 2017. On wtedy w Pałacu Wittich zrobił taką wystawę Legenda zaginionego statku. I to są prace z tamtej wystawy. Doskonała tam ta wystawa była. I muszę wam powiedzieć, że mimo, że znam dobrze te prace Hirsta, te martwe zwierzęta, to za każdym razem robiło one spore wrażenie. Aczkolwiek są tak estetyczne, że to nie jest odrażające. Jest przygnębiające, poruszające, ale nie ma w tym nic odrażającego. Tutaj praca, której nie znałam, Męczeństwo Świętego Piotra. Obraz Davida Hockneya, dwóch mężczyzn pod prysznicem. A już jutro w muzeum odbędzie się aukcja. Dochody z aukcji będą przeznaczone na rozwój kolekcji. Przykładowo można wylicytować balonik Jeppe Hein. Bardzo lubię tego artystę, artysta z Berlina. Ale też jest Takashi Murakami.
No i tutaj prawdziwa petarda dla kolekcjonerów, bo jest do wylicytowania rzeźba kolumna Ajwajwaja. Pięknie się komponuje z tym balonikiem Jeppe Heine. I z powrotem przechodzimy do stałej ekspozycji muzeum. Tu na tle fotografii Tillmansa jest instalacja z żarówek Felixa Gonzalesa Torresa. Z tego co pamiętam, taka instalacja jest na klatce schodowej w Muzeum Whitney w Nowym Jorku. Doskonałe fotografie Nan Golding. Muszę przyznać, że naprawdę jest to jedno piętro. Część tylko maleńka, wyrywkowa kolekcji, ale to, co zrobili na czas tej przebudowy, to jest rzeczywiście genialne. Wielkie nazwiska i wspaniała sztuka. Tutaj Trisha Donnelly. A na tle fotografii Nan Golding rzeźba Jeffa Koonsa. Michael Jackson. I praca Maurizio Catalana. Now. Teraz. Ja doskonale pamiętam, jak pierwszy raz zetknęłam się z pracami Catalana w Centrum Sztuki Współczesnej i było to dla mnie absolutnie wstrząsające przeżycie. I przepiękna praca Franka Bensona. Pomnik człowieka. I w takiej precyzji, urodzie i delikatności bardzo przypomina pracę Hansa Obdebeka. I o tej porze, kiedy już rozbłysły światła, w tym lekko wilgotnym powietrzu, jak wszystko jest takie błyszczące, to muzeum wygląda jeszcze piękniej. I druga część muzeum. Tutaj jest wystawa czasowa Gilbert and George, The Great Exhibition. Kuratorowana jest przez, uwaga, dla tych, którzy wiedzą, to upadną teraz, więc usiądźcie, Hans Ulrich Obrist. No, chyba jeden najlepszy kurator na świecie. Kurczę, nie boimy się tego powiedzieć. Najlepszy kurator świata kuratorował tę wystawę. Także wchodzę, słuchajcie, jak niektórzy do kościoła. Powiedziałabym tak, na nawieszali. Może trochę opowiem wam o tych artystach, bo są bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. Poznali się w szkole plastycznej San Martin School, czyli jednej z najlepszych szkół designu, sztuki, mody na świecie. I od tej pory są nierozłączni, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ta wystawa to przekrój ich prac od roku 1971 do 2016. Zawsze pracowali razem. I poruszali takie tematy, które dla nich jeszcze kiedyś do tej pory w niektórych miejscach są trudne, na przykład w Polsce, ale wtedy dla nich to w Wielkiej Brytanii też było bardzo trudno, czyli homoseksualizm, śmierć, pieniądze, rasa, religia i jak obracać się w tym wszystkim, żeby być szczęśliwym, jak radzić sobie ze smutkiem egzystencji. Także próbują odpowiedzieć swoją sztuką na pytania, które tak naprawdę chyba dotyczą każdego. Jeden z artystów jest z pochodzenia Włochem, drugi jest Brytyjczykiem i jak zawsze mówi, chcą poprzez swoją sztukę prowokować bigotów, żeby odnaleźli w sobie odrobinę libertynizmu,
A z kolei libertynów, żeby odkryli, żeby byli tak zbulwersowani, żeby odkryli w sobie odrobinę bigota. No i zdecydowanie trzeba przyznać, że Hans Ulrich Obrist wie, co robi, bo aranżacja tej wystawy, tych wielkich prac w wielkiej przestrzeni i takie ich nagromadzenie no i jeszcze te prace, wydźwięk tych prac potęguje. Doskonali artyści, wspaniały kurator. Zmierzam do domu, trochę odpocznę i mam w jakimś super miejscu rezerwację na kolację. No i kochani, dotarłam w deszczu do hotelu. Tak wygląda nocą, jeszcze bardziej bajkowo i magicznie. Chwilkę odpoczywam i lecę na tą rewelacyjną kolację. Dzisiejszą kolację, w sensie jedyną kolację w Oslo, którą mam, bo przyleciałam tylko na jedną noc, zaplanowałam Fyr. Jest to teraz super popularna restauracja, gastrobar, restauracja, wyróżniony przez Michelina. Jestem już super głodna, więc wchodzimy. Na razie na stole woda i świeczka. Wnętrza wyglądają tak. Ładne oświetlenie. I zobaczymy, co jest. I dostałam kieliszek mojego Sauvignon. Znam tę winnicę, więc to jest pewniak. Lecimy dalej. Są ostrygi i jest seler z czarnymi truflami, skórką z kurczaka i edelflower. To jest, słuchajcie, jak się nazywa ten kwiatek? Matko, no podpiszę pod spodem. Jak on się do cholery nazywa? No nie ma ze mną mamy. Mama by od razu wiedziała, co to jest edelflower. Następnie mamy sezonowe muszelki z masłem i również z chlebem, makaron z pomidorami i grzybami i halibuta z jabłkiem, muszlami i jarmużem. No a tutaj już jest kaczka, antrykot i wołowina, także nie moja sekcja. Zdecydowałam się na selera, ale bez skórki z kurczaka i na tego halibuta z jabłkami, jarmużem i muszlami. Co mamy na deser, bo pewnie deser też zjem. Sery norweskie, no to już wiadomo, że to będzie mój deser. Gruszka ze śmietanką, kolendrą i karmelem i ciastko czekoladowe. O rany, słuchajcie, może nie powinnam w ogóle nic jeść, tylko wziąć same desery, bo wyglądają rewelacyjnie. I to jest, kochani, mój seler w emulsji z jabłek i tego kwiatka, którego nie pamiętam, ale jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Z natką pietruszki, purée i trufle z Piemontu. I moje danie główne, halibut z muszlami i z wywarem z homara. Podany jest na jabłkach zapiekanych z czarnym jarmużem i migdałami. Zaraz oszaleję, słuchajcie. Wygląda i pachnie tak. Jeżeli jest chociaż w połowie tak dobre jak przystawka, to jest to miejsce, które absolutnie, absolutnie będę Wam polecać jako konieczne w Oslo do odwiedzenia. Nie potrafiłam zdecydować, który deser preferuję. Deser gruszkowy ze słonym karmelem i z lodami z zielonej gruszki, jak i sery norweskie z kompotem jabłkowym. No i co? Oczywiście, że nie zjadłam tych wszystkich deserów. Ser zjadłam jeden, bo był pyszny, resztę tak sobie.
Ten chlebek taki bakaliowy w ogóle nie. Natomiast szczerze, gruszka była przepyszna, natomiast te lody gruszkowe smakowały jak mydło, więc niestety, ale... Starter był wspaniały, danie główne cudowne, halibut lekko przeciągnięty. Natomiast desery... Desery i te sery... A w takiej uroczej restauracji podawane jest śniadanie. To wnętrze jest bardzo skandynawskie, takie ciemne. No i jest przepiękny widok na park. Natomiast jest, słuchajcie, 10, a za oknami szaro ciemno. Oto moje śniadanie. Jajko ze świeżymi warzywami, ze szpinakiem, burakami i pomidorkami i odrobiną cebuli, ale nie ma męża, z nikim się nie będę całowała, więc mogę sobie zjeść cebulę na śniadanie. Pieczywo, kawa i przepyszny sok z żurawin organicznych, który już wypiłam. Pięknie. I kochani, są takie miejsca, które od razu łapią za serce, w których się czujemy natychmiast jak w domu, którymi jesteśmy zachwyceni i to właśnie jest to miejsce. Wiecie co, doczytałam, że pisarka Camille Collette, o której Wam mówiłam, która tutaj mieszkała, w pamiętnikach, jak już stąd się wyprowadziła do Europy Zachodniej, napisała, że w tym domu spędziła najszczęśliwsze lata. I wiecie co, to 24 godziny tutaj, to było naprawdę cudowny czas. Także jeżeli będziecie w Oslo, to serdecznie Wam polecał Camilla's House. I już na koniec pobytu w Oslo, wymeldowałam się z hotelu. Oslo to centrum jest naprawdę niewielkie. Muzeum Architektury. Już jestem z walizką. Jeszcze planuję zjeść szybki lunch. Ale najpierw zobaczymy Muzeum Architektury. Piękny budynek, a Oslo tonie w deszczu. Słuchajcie, tutaj latarnie się paliły cały dzień. Szare niebo. Myślę, że jak tutaj dłużej bym pobyła, to mogłoby być to lekko depresyjne. Aczkolwiek na razie jestem absolutnie zakochana w Oslo. Zaczynamy, kochani. Aktualnie w muzeum odbywa się wystawa Triennale Architektury, więc będzie to na pewno bardzo ciekawy przegląd najnowszych projektów. Myślę, że ta wystawa byłaby niezmiernie interesująca dla Rafała, męża Ani, który między innymi zajmuje się mieszkaniówką, dużymi realizacjami mieszkaniowymi. Wszystkie te projekty są bardzo przyjazne. Projekt Muzeum Sztuki. Tutaj makieta, w której widzowie są zaproszeni do uczestniczenia w projekcie. Można dodawać elementy do projektu. I sama wystawa jest bardzo ciekawie zaprojektowana i zaaranżowana z tymi prostymi stędami ze sklejki. Patchwork, który przedstawia projekt zagospodarowania przestrzennego. I poduchy z opisem wydrukowanym na płótnie. I na tej wystawie, oprócz projektu samego, jakby meritum projektu, bardzo liczy się też prezentacja. Tutaj kolejny projekt, który przedstawiony jest na takich długich, muślinowych firankach. I kochani, mój pobyt w Oslo dobiegł końca. 24 godziny w Oslo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oslo mnie żegna przepięknymi światełkami.
iluminacją już świąteczną i tak naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy tutaj wrócę.